Powiedzmy, że chcę ocenić, ile w Khan Academy mamy lat doświadczenia. Albo raczej średnio ile mamy lat doświadczenia. A konkretnie średnia na której się skupimy to średnia arytmetyczna. Powiedzmy, że kiedy Khan Academy było małą organizacją i było nas tylko 5 osób, przeszedłem się po ludziach i zapytałem wszystkich, ile mają lat doświadczenia. Czyli wykonałem badanie statystyczne całej populacji. Żadnych wybiórczych badań, losowych wyborów czy szacowania wyników. Chcę znać dokładnie całą naszą organizację. Nikogo nie pomijam. Dzisiaj jest nas 36 osób, ale nie będziemy tego filmu aż tak rozciągać. Były takie czasy, że była nas tylko piątka. Jedna osoba właśnie skończyła kolecz i ma tylko jeden rok doświadczenia zawodowego. Inna osoba skończyła szkołę 3 lata wcześniej i ma 3 lata doświadczenia. Kolejna 5 lat, kolejna 7. Jedna osoba jest bardzo doświadczona zawodowo, bo ma 14 lat doświadczenia. I na podstawie tych danych, danych dotyczących całej populacji, nikogo nie pominęliśmy, mamy tyle danych, ile było osób w grupie, obliczymy, jaka jest średnia lat doświadczenia w całej tej populacji. Znamy wzór, więc nie będzie to trudne. Oznaczmy średnią przez miu, bo tak najczęściej oznacza się średnią z całej populacji. Dla średniej z próby Używa się innego oznaczenia, ale obliczamy wartość parametru dotyczącego całej populacji. Równa się sumie wszystkich otrzymanych wartości, wszystkich danych od pierwszej wartości, czyli od danej numer 1 do ostatniej wartości, w tym przypadku do danej numer 5, bo mamy 5 liczb. Sumie wszystkich wartości od pierwszej do ostatniej, od i równego 1 do 5, podzielonej przez liczbę danych, w tym przypadku podzielonej przez 5. To się równa x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 podzielone przez 5. Ten śmieszny zapis przy pomocy dużej greckiej litery sigma oznacza sumowanie, czyli średnia to suma wszystkich danych podzielona przez ich liczbę. To się równa 14 plus 1 to 15, plus 5 to 20 i 7 plus 3, czyli 10, to razem 30. Mamy 5 danych, więc dzielimy przez 5 i otrzymujemy 6. Średnie doświadczenie w latach w Khan Academy wynosi 6. 6 lat. No, ciekawe. Ale chciałbym zadać Wam teraz inne pytanie. Chciałbym w jakiś sposób zmierzyć, jak bardzo dane są zróżnicowane albo rozproszone, jak daleko rozrzucone są od tej średniej. Chciałbym zmierzyć, jak bardzo dane różnią się od średniej. Oczywiście, gdyby ktoś zadał mi takie pytanie, to mogę mu po prostu pokazać wszystkie te liczby, ale zamiast tego, chciałbym znaleźć jakiś parametr reprezentujący w jakiś sposób zróżnicowanie względem średniej. Jakiś parametr pokazujący, o ile średnio dane różnią się od tej liczby, którą właśnie otrzymaliśmy. Nazwijmy od razu ten parametr wariancją. Wariancja dla populacji, dla całej populacji, oznaczmy ją grecką literą sigma, podniesioną do kwadratu, małą literą sigma. Tutaj oznaczaliśmy przez duże sigma, teraz oznaczymy przez małe sigma. I obliczymy wariancję dla populacji w ten sposób, że obliczymy odległości każdej z tych liczb. Od średniej podniesiemy każdą z tych odległości do kwadratu, wszystkie liczby będą wtedy dodatnie i podzielimy je przez liczbę danych, czyli przez 5, czyli mówiąc krócej, obliczymy w ten sposób średnią kwadratów odległości od średniej. Może brzmi to skomplikowanie, ale zaraz wykonamy te działania i okaże się, że sprawa jest prosta. Pierwsza dana, odejmujemy od niej średnią. Otrzymamy liczbę ujemną, ale jeżeli podniesiemy ją do kwadratu, to będzie to liczba dodatnia. To jest kwadrat odległości pomiędzy pierwszą daną i średnią. Do tego dodajemy kwadrat odległości pomiędzy drugą daną, czyli liczbą 3 i średnią 3 minus 6 do kwadratu. Do tego dodajemy kwadrat odległości trzeciej danej, czyli piątki od średniej. Ponieważ podnosimy do kwadratu te odległości, to nie ma znaczenia w jaki sposób obliczamy różnicę, czy będzie to 5 minus 6, czy 6 minus 5. Kwadrat jest zawsze liczbą dodatnią. Do tego dodajemy kwadrat odległości pomiędzy liczbą 7 i średnią do kwadratu i ostatnia, 14 minus średnia. I z tych wszystkich kwadratów obliczymy średnią. Średnią z kwadratów odległości od średniej. Mamy 5 kwadratów odległości, więc podzielimy przez 5. Sprawdźmy, jaki będzie wynik. Równa się 1 minus 6 to minus 5, minus 5 do kwadratu to 25, 3 minus 6 to minus 3 do kwadratu to 9, 5 minus 6 to minus 1 i do kwadratu to plus 1, 7 minus 6 to 1, do kwadratu to plus 1. 14 minus 6 to 8, do kwadratu to plus 64. I to wszystko dzielimy przez 5. Moglibyśmy skorzystać z kalkulatora, ale nie skorzystamy, nie ma takiej potrzeby. 64 i 1 to 65, 9 i 1 to 10, razem 75 i 25 to 100. Równa się 20. Średnia podniesiona do kwadratu odległość od średniej od średniej całej populacji równa jest 20. Możecie powiedzieć, że skąd 20? przecież odległości pomiędzy tymi liczbami nie mają z 20 nic wspólnego. Pamiętajcie, że chodzi o odległość podniesioną do kwadratu, o uśredniony kwadrat odległości od tej średniej z populacji, którą wcześniej obliczyliśmy. Obliczyliśmy najpierw odległość każdej liczby od szóstki, a potem podnieśliśmy do kwadratu. Co było bardzo fajne, bo pozbyliśmy się minusów i wszystkie liczby stały się dodatnie. Potem przekonamy się też, że ma to również inne przydatne własności. Zastanówmy się teraz, jaki jest sens matematyczny tak obliczonego parametru. Co ta dwudziestka nam mówi? Wiemy już, jak przedstawić i jak obliczyć średnią arytmetyczną z populacji. Ewentualnie mogłoby to być również średnia spróby, czyli z części populacji, mam nadzieję, że ten wzór już was nie onieśmiela, w jaki sposób, jakim wzorem, podobnym do tego, zapisać to, co obliczaliśmy tutaj przy pomocy tego długiego wyrażenia. Sprawdźmy, czy da się to jakoś sprytnie zapisać. Wariancja z populacji jest sumą wszystkich elementów od pierwszego do ostatniego z populacji, to jest wariancja. Z całej populacji, więc n jest liczbą elementów w całej populacji, oznaczmy ogólnie przez duże n, ale sumą elementów, od których odejmiemy średnią z populacji, w naszym przypadku szóstkę, i tak obliczoną odległość podniesiemy do kwadratu, to jest licznik tego długiego ułamka, suma kwadratów odległości od szóstki dla każdej danej w całej populacji. Ale jeszcze mamy w mianowniku piątkę, czyli musimy całość podzielić przez liczbę elementów w populacji, czyli przez n. No i mamy wzór. Może on wydawać się wam trochę przytłaczający, może was on nie śmiela przez te wszystkie znaczki, sigmy itd. Ale wszystko co ten wzór nam mówi, to to, że mamy najpierw obliczyć średnią z populacji, potem odjąć ją po kolei od każdego z elementów, od każdej danej, każdą z otrzymanych różnic. Podnieść do kwadratu, dodać wszystkie otrzymane w ten sposób liczby, i na koniec podzielić otrzymany wynik przez liczbę posiadanych danych, i otrzymamy w ten sposób wariancję z populacji.